Jakbym był milionerem, miał jakieś nieograniczone fundusze, to już tutaj widzę po prostu teren na hotel. Przecież to jest idealne. Tu jest budynek, więc obok tu można, tu jest jakby wyrównany teren. No widok jak 102. Czemu tu nic nie ma? Ja bym tu coś zbudował. Jesteś inwestorem i nie wiesz co zrobić z pieniędzmi, ja ci znajdę inwestycje. Napisz do mnie. Nawet jest bramka, tu normalnie jest płot, to jest czyjaś działka. Ja bym tu coś zbudował. Duży hotel. Albo dla nomadów cyfrowych. Z open space'em do pracy. Dobra, Porto. Od strony Porto. Mury miejskie z XIV wieku. Odrestaurowane w 1920. No, ładne wejście do kawiarni, do knajpy, ale 150 euro za wejście, za wino. Nie moje budżet. To w ogóle były pralnie dawne. Tutaj można było sobie, woda się cały czas tutaj przelewa i tu można sobie było jakby w dawnych czasach jakby prać ubrania. A teraz właśnie bezdomni z tego korzystają. Wczoraj widziałem i jedna kobieta sobie nogi normalnie w tym myła. Akurat nie udało mi się pokazać, bo ci bezdomni tutaj byli w tym miejscu, dzisiaj ich przegonili, bo tu jakiś targ zrobili. Ale tutaj normalnie, czekaj zaraz. Tutaj jakby widać właśnie jak ci bezdomni tutaj żyją. Mają tu jakieś tam, powiedzmy, swoje ogródki, namioty, szałasy. Chciałem trochę urbex porobić, ale średnio mi teraz na razie wychodzi. To jest ten zamknięty most kolejowy. To jest w ogóle brama, jakby żeby właśnie nie wchodzić z tamtej strony, nawet jakby ktoś tam na górze był, na most. No w ogóle nie ma żadnych zabezpieczeń, nie ma ścieżki, także można by spaść z tego. Ale z tamtej strony widzę, że jest mały tunel. Ciekawe, gdzie tamten, jak głęboko by się dało w tamten tunel wejść i ilu tam bezdomnych mieszka. Więc jakby ten most zostawili, mimo że on jest nieużywany, nie rozebrali go, pewnie ze względów turystycznych. Niech to jeszcze wygląda. Zbudowali tam po prostu lepszy most, bo ten jest jednotorowy, tamten jest dwutorowy. Dobra, tutaj z tym mostem za dużo nie widziałem, spróbuję tych w portowskich favelach, raczej są takie stare, biedne auta, tańsze, ale jedno Porsche jest też. To jest król tych faweli. Jak widzę, że są właśnie takie starsze auta, jakieś Mercedesy z lat 90. Są też trochę bardziej współczesne. Jest nawet jedno Tesla. No, widzę, że tu sobie ludzie też hodują jakieś stare pozostałości. Tutaj ludzie sobie tu trochę hodują jakieś ogródki. Nawet system wodny porozprowadzany z butelek. Tutaj też te butelki. Helikopter lata co 15 minut w tej wewte. Właśnie widziałem też w innych miejscach, tak jest bardzo dużo butelek. Jak jakiś deszcz pada, łapią ludzie tą wodę i sobie tu podlewają po ogródkach ci chyba bezdomni. Tam są już dalej te wojskowe koszary. Zobaczę czy tam się, jak daleko tam się da dojść. No takie, no tak jak 100 lat nieużywane. No tu jakieś płytki. No to było wnętrze budynku. Jeżeli tu są płytki, to było wnętrze budynku. Tutaj też są płytki. O, tu jest nawet płytka, czy nie? Chyba też płytki, no. Ale nie widać przodu. Tu jest budynek, się kończy. Ciężko powiedzieć, co to mogło być. Nie wygląda na budynek mieszkalny. Dobra, wnioskuję, że jaka to jest przy tych koszarach wojskowych, to mogły być wojskowe magazyn ględów. Jest to nieużywane, opuszczone i bezdomni się tu zalęgli. Tu wygląda na wjazd na wózek. Na jakiś wyższy poziom, także mogły być jakieś magazyny. Droga też widać, że wygląda jak zbudowana w latach 50. wieku. Biały kamienny beton. Jeszcze takich nie buduję. A dobra, jestem tutaj na górze. To co widziałem, to z dołu ten budynek. Dobra, wygląda. Z dołu mi się wydawało, że wyglądał jak zamek pałacyk. Z tej perspektywy bardziej wygląda coś w rodzaju fabryki. Czerwone budynki w środku, krągłe. Bastion może strażniczy. A może jakiś bastion strażniczy. Tu było porto, to w sumie były mury miejskie. Tak jak tu są. Są wszędzie mury miejskie. Mówić jakiś basen strażniczy od dostępu od strony rzeki. Ale to tylko zgaduję. No dobra, po drugiej stronie, od strony Porto, bo teraz jestem od strony Gai,
jest taki budynek z bardzo małymi oknami, to właśnie wygląda jak magazyn. To taki magazyn tutaj też mógł być od strony Gai. No z tej strony to już też wygląda typowo na magazyn, bardzo niski dostęp od strony rzeki. Ciekawe do kogo to należy, czemu to jest nieużywane? Ja bym tu zrobił piękny hotel z widokiem na Porto. A to do tego to służy. O pieprzony, to nie jest zipline, tylko chodzi po tym pieszo. Widzicie tą odległość? Widzicie wysokość nad rzeką, ile to idzie? Tylko że to jest ciekawe, bo ta lina to się kończy w krzakach. Tam nie widać żadnego sensownego jakby zejścia. W każdym razie musiałby iść tam po krzakach. No to, tam byłem, tam nie ma żadnej sensownej drogi. Ale przypomniałem sobie, zipline po polsku to jest tyrolka. Ja myślałem, że to jest tyrolka. Jakby była tyrolka, to może bym nawet się tym przejechał. Ale żeby tak iść, ni cholery. No, coś jest nie tak. Wrócił parę kroków. A nie, on tu zawraca, faktycznie on nie idzie dalej. Tam dalej nic nie ma za bardzo gdzie zejść. W drugą stronę. To jest bardzo daleko. No, gdzieś tam dołem dałoby się chyba przejść do tych budynków. Wszystko zarośnięte. Kościół wygląda na nieużywany. Teraz zobaczę, ile tam się da zejść. Jakieś graffiti powypisywane. W dobrym stanie. Wygląda naprawdę na dobrym stanie. O, chyba jesteś bezdomni. Dobra, nie będę im tam przeszkadzał. Ale mamy porządny z Decathlon. Wygląda jak remontowane i to całkiem niedawno, w zasięgu paru ostatnich lat. Okej, no wymalowane graffiti, ale same drzwi są naprawdę w dobrym stanie. Ktoś to kiedyś, ktoś to niedawno wymieniał. Zrają ludzie pod kościołem. Nie, bo to jakby nie likwidują tego kościoła, bo to jest jakby pewnie z jakichś dawnych czasów zabytkowy. Ale tu nikt nie mieszka w tym rejonie, nikt niby nie przychodził do kościoła i on jest dlatego też nieużywany. Dobra, wygląda na prosty, zwykły Yeti zamek, dałoby się to otworzyć. No jest tam dojście do tych budynków, ale nie będę przeszkadzał tym ludziom, co tu mieszkają. No, słychać tu gdzieś strumyk wody, tak jak ktoś tu ma bieżącą wodę nawet, naturalną. No, idę dalej. Wygląda jak wejście z jakiegoś Tomb Raidera. To co? No, nawet ten, nieotwarte. Ale jak coś do igły, do zastrzyków. A, widzę, ktoś kamienie postawił, żeby tu się móc wdrapać. O, jest ten rozebrany, żeby móc tam wejść. A, już tam nie będę wchodził. No dobra, widzę małe wady. Może spadających kamieni z góry. To ma 2-3 dziury w dachu. Ciekawe wejście do budynku z takim małym mostkiem. Przez okno widać jak kuchnia albo łazienkę. Z kutkami. O, dobra, da się tu wejść trochę. Ale widzę, że ktoś to... Właściciel tu kiedyś zamurował. Widać, że to było zamurowane, ale ludzie to porozwalali, żeby się dostać do środka. Tu widać ślady pożaru. Nadpalone drewno. Dach w niektórych miejscach też wygląda na spalone. Tak, tu widać na przykład. Także był tu pożar, gdzieś tam się to zarwało. Te cegły wyglądają na współczesne i całkiem świeże, także... To musiało być parę lat temu. Ech, tak miał fancy bramę wjazdową z
progiem. No, nie dało się tu wjechać jakimś samochodem albo wózkiem. Zakaz wejścia, ale jak z drugiej strony przyszedłem, to tam zakazu nie było. A, jakieś drzewko, nawet jest drzewko w ocale. Nie wiem, co to za owoce. Wygląda, jakby tu płot był. Haki. Nie wiem, co to mogło być. Też chyba kuchnia, jaka tu kuchnia chyba była. Wszystko spalone, zawalone. A wiem, dlaczego to było zamknięte, bo tu jest wyścig rowerowy. Muszę się gdzieś tu stanąć z boku, żeby nie przeszkadzać. No, dobra, tu jeszcze z góry jestem. Nie wiem, bardzo się dziwię, że ktoś w ogóle remontował ten kościół. Nieużywany, wyremontowany i dalej nieużywany. Bez sensu. Tereny wojskowe. Bardzo duże te tereny są. Jestem na samej górze tutaj w Gai. No, po polsku to jest coś jak kościół świętego Augusta. Tutaj napiszę nazwę. Ale widok się stąd. Bardzo ładne rozproszenie. Tu jest właśnie ten górka, na którą ludzie przychodzą. Na zachód słońca. Już mówiłem o tym. Panorama na Gaję. Panorama na Porto. Nie no, widok jest wspaniały, jakby to centrum Gai przy portowej, centrum Porto, jakby jest naprawdę bardzo ładne. Bardzo duży ruch jest na rzece, znaczy w sensie bardzo duży, bardzo dużo różnych łajb, stateczków, jachcików, motorówek pływa. Akurat dzisiaj nie widziałem skuterów wodnych, poprzednio widziałem 3, ale co chwilę coś pływa. Tam gdzieś w tamtym rejonie, muszę jeszcze tam dokładnie zobaczyć, będzie metro za pewnie parę lat. Tam ceny pewnie wzrosną, więc może jest dobry moment, żeby coś tam kupić. W sumie jest blisko, można skuterem podjechać sobie do centrum. Jest połowa kwietnia, jest w połowie kwietnia, temperatura jest 30 stopni. Wygląda na to, że tutaj koncert będzie wieczorem. Najbliżej co się da podejść do tego kompleksu wojskowego. Tutaj były durty kolczaste, widzę, że połamane, niektórzy już tu nawet wchodzili dalej. Dałoby się po tym się tam pójść dalej. Tam widzę nawet ludzi na balkonie. Dla odważnych, jak tam nie zastrzelą. To jest zabawne, że jakieś pary kutki tu sobie powiesiły. To wojskowy budynek, okej. Ale trochę zwaliłem sprawę. Mój plan był taki, żeby przyjechać tutaj hulajnogą. Jestem na dole jakby tego następnego mostu. No i sobie powrócić tym mostem. No i po prostu jako, że jakby Bolt nie ma zakazu przejazdu jakby w górę, więc pojechałem sobie jakimiś bocznymi drogami tam na górę. No tylko, że tam jest ekspresówka jakby, nie, więc nie za bardzo można się przejechać tym mostem. Jakby nie za bardzo też można gdzie zatrzymać. I w końcu patrzę na tę aplikację, a aplikacja mówi, można zatrzymać hulajnogę tylko w miejscu oznaczonym parking. I tam nigdzie nie ma parkingu. W całym jakby tej Gai na górze nie ma ani jednego parkingu dla tych botów. Są parkingi tutaj przy marynie, przy jakby przy rzece. Problem jest taki, że przy rzece nie ma jakby mostu na dole. Trzeba się wdrapać na ten górny most, więc jakby to jest 300 metrów w górę, żeby się wdrapać na ten most i nim przejść. Ale Google Maps znowu mówi, że tym mostem nie można iść pieszo, on jest tylko samochodowy, więc nie można iść pieszo, więc żeby się dostać na drugą stronę rzeki, muszę iść dołem do następnego mostu i ewentualnie tu wrócić z drugiej strony i to jest prawie 2 godziny, tam godzina 45 chyba dokładnie Google mówi, że to jest. Także chyba zrezygnuję, wezmę jeszcze raz tego bota, tylko płasko sobie przejadę do drugiego mostu i zostawię tam na dole. W aglomeracji Porto, łącznie z Gaią i wszystkimi gminami, jest około 1,7 miliona ludzi i między Gaią a Porto są tylko 2 mosty, po których można przejść pieszo. Bardzo dziwne. Przy marynie od strony Gai, jak te łódki stąd wypływają, jakby pod tymi linami, tak trochę to one się sobie przeszkadzają. Ale idę tam pooglądać. Ładne jachty tu są.
A na Maderze nie ma takich jachtów jak tutaj. Na Maderze jest trochę żaglowych, ale takich luksusowych jachcików motorowych to za bardzo nie ma. No, piękne jachty, uwielbiam jachty. Bardzo ładnie, sporo ich tu jest. Dobra, odkryłem trochę więcej informacji. Tutaj jakby na górze jest jakby teren wojskowy, kościół. Prawda, wygląda jak coś w rodzaju kościoła garnizonowego. Tutaj jest czterogwiazdkowy hotel z restauracją. Ten hotel się ciągnie tutaj na dół. Tu wygląda jak pokoje z tego hotelu. I to wszystko też jest chyba hotel. Tu widzę też nazwę tego hotelu, właśnie tutaj. Well Hotels. Aczkolwiek te budynki nie są hotelem, tylko tu jest winiarnia. Bardzo drogie wina. Minimum 30 euro, najtańsza tak po 60 do 100-150 euro za butelkę, z tego co widziałem. Tanio nie jest. Burmester, jedna z wielu lokalnych winiarni, działają od 270 lat. Całkiem chłodno tutaj, w tym budynku. Całkiem chłodno, nie potrzeba klimatyzacji, to jest tak 20 stopni. Może nawet mniej. O, to jest dobra ciekawostka. Jak ktoś tam wszedł, to napisać. Trochę wysoko. No spójrzcie na to. Budynek jest ok, no może w kiepskim stanie. Chociaż murów nie widać popękanych. Na pewno zagrzybiały. Okien nie ma, tam już jakaś zielenina rośnie trochę na dachu i na murze. Ale zobaczcie, jaki ma widok. Czemu nikt z tym nic nie robi? Ja bym tu hotel zrobił. Dużo pokoi. No, są trzy balkony. Tu chyba są te, co się nazywa, francuskie balkony. Tak jest, tylko z dużym oknem, bez balkonu z parkanem. A można urbexa robić, otwarte. Nie ma lepszego widoku w portu niż to tutaj. No tak właśnie wygląda typowa instagramerka wśród brudów i ruin, ale ładną sesję z ładnym widokiem sobie w tle zrobi. Tylko nie widać to, co jest przed nią. Wygląda na to, że tu było więcej budynków. Są takie ścianki jak z łazienki albo z kuchni. Tu jest raczej łazienka była. Powiem wam, że nie mam lęku wysokości ogólnie, ale przejście przez ten most robi małe wrażenie. Widzę, że na upartego strony gai dałoby się przejść tym mostem kolejowym. Tutaj ktoś wyłamał bramę. Jest chodnik porobiony po dwóch stronach. No, nikt nie chodzi. Niby siatki jest zakaz test, ale fizycznie by się dało to zrobić. Zwiedzam małe uliczki w gai. Jaki wielki mur, ciekawe co tu jest. No, jaka brama, jakby tu pałac był. Dobra, za wiele nie widać, ale jednak pałac tam jest. Całkiem zacny, dobra posiadłość. Otoczona wielkim murem. Raz zwiedzam dalej te nieoczywiste zakamarki. A to co za konstrukcja? Wygląda jak wieża przy porcie, lotnisku, coś takiego. Tylko że tu nie ma ani portu, ani lotniska. Tam jest taki kawałek przęsła mostu starego. Idę to zobaczyć. Może wyczaję, o co tu chodziło. Ale widać, że jest używane. Tam są jakieś autobusy. Drutem kolczastym ogrodzone. Tam jest droga w ogóle wzdłuż rzeki za tym, także jeszcze da się to obejść na pewno jakoś. Dobra, naprzeciwko tego wygląda w sumie jak nic. Magazyny, może coś takiego. Dobra, dalej nie wiem, o co tu chodziło. Przęsło, tu nie ma, tu nigdy nie było mostu w ogóle w tym miejscu. Także to przęsło zostało albo tu dostarczone, przetransportowane, albo zostało zbudowane specjalnie na pokaz w tym miejscu. Ciekawe. Po co komu taka wieża? No dobra, mogłaby być to restauracja, jakby to ładnie wyglądało. I było w ogóle jakoś w lepszym, lepiej zorganizowanym miejscu. Dojazd jest samochodem, jest zaparkować. W sumie mógłbym zrobić tam ładną restaurację z ładnym widokiem. Znacie jakiegoś inwestora, który nie wie co zrobić z pieniędzmi? Niech napisze do mnie, ja tu zaraz coś zorganizuję. Dobra, próbuję się tu do rzeki dostać. O, zamknięta droga. Jakiś teren prywatny. O. Jakiś strumyczek. No nie, jak dojść do rzeki? Jestem tak blisko. Tu jest rzeka już za tymi krzakami. Komod mówi, że tu nie ma przejścia, chyba że przez te chaszcze się przedzierać. Nie ma oficjalnie ścieżki, ja wrócę, obejdę to dookoła. W ogóle jestem daleko od domu. Dom jest... Tu jest szkoła za tym mostem. Widać kawałek budynku białego. To za tą szkołą jest mój dom, tylko że tym mostem się nie da przejść, a na dole też nie ma. Także prawie widzę swój dom, ale jestem dobrą godzinę pieszo od domu.
Widać tam kawałek trochę tak pałacu. Pałac wygląda ładnie, te budynki, zamurowane okna, także nieużywane. Ale tu jest taki ładny budynek, ogrodzony drutem kolczastym. Rury jak z fabryki. Piętro wyżej raczej biurowiec, ale zniszczony w środku. Że też raczej nieużywany. Zarosło wszystko. No jak nic, windę zrobić. Dwa poziomy restauracyjne. Ładny widok. Zrobi jak ekskluzywną restaurację, coś jak wieża ciśnień we Wrocławiu. Czy to jest znaczek Instagrama? Laboratore Porto? Ale hałasuje ten pociąg. Laboratorium? Dziwne. No, jest tu jakiś statek. A, to tutaj wypływa ten wielki statek. Widziałem go parę razy. No, całkiem duży, całkiem duży. Wygląda jakby miał prywatne kabiny. Widać łóżka w oknach. No spory. No, ludzie są tam w restauracji na dole. Ale to taki typowo zacznie. Ciekawe jak daleko w głąb rzeki może płynąć. Jakie są trasy. No, doszedłem do tej promenady. Tu jest jeszcze droga, tam już dalej kładka jest taka dla pieszych tylko. Ale bardzo ładnie. O, tam, o plaża tam dalej widzę nawet. W Gai. W Gai jest trochę plaży. W Porto nie za bardzo. Będę zły jak nie będzie. No, znalazłem zaciszną knajpę. Cztery osoby na krzyż. Poza centrum turystycznym. Całkiem dobre widoki. Tam jakie posiadłości kiedyś ktoś miał. Ale zarosło. Chyba 200 lat nieużywane. Nie, nieźle. No, jest wejście do tego. Ciekawe, gdzie tam, czy tam się da dojść gdzieś na szczyt w środku. O, taką łódkę bym sobie mógł kupić. Jest ścieżka, da się przejść. Ja naprawdę jest bardzo dużo tych ruin. Dobra, poprzednio tędy wchodziliśmy. Trzeba było się przebić. A tu byliśmy na górze przy szkole i wracaliśmy do mostu z powrotem. A tam widzę kolejne ruiny przed tą szkołą. Tego nie widać z góry. A masakra. Muszę powiedzieć, że trasa na motocykl jest naprawdę genialna wzdłuż tej rzeki. Jestem pod tym nieużywanym już mostem kolejowym, jednotorowym. Jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Widać, że ktoś to remontował i dbał o to. Chyba chcą to zostawić po prostu, żeby była to pamiątka, jakby atrakcja turystyczna. Ale już też zieleń mocno się tam wygryza, już bardzo wysoko tam weszło. Nie widać śladu, a grama rdzy po prostu na to. No i co, który ładniejszy? Stara technologia blaszana, czy nowy beton? Napiszcie w komentarzu, który ładniejszy. No, bardzo zacieśne miejsce. Samochodów nie słychać z drugiej strony, trochę pociąg słychać na górze. Gdyby nie ten gość przede mną, to praktycznie byłby tu sam. O, a tu co jest? Tajne wejście, uuu, ale zarośnięte. Lara Croft to lubi. Patrz, to jestem w tylnej uliczce wszystkich restauracji. Idę sobie po takich zakamarkach. A tu restauracja. W takim miejscu w ogóle ukrytym. Kto tu przychodzi? Ale bardzo ładnie w środku. Chcę się tu zajrzeć. Parę osób nawet jest. A dobra, idę dalej za kamerkami. Naprawdę wąsko pobudowali, jak w średniowiecznym. Teraz w zasadzie to jest średniowieczne miasto portowe. Wrażenia z podróży bezcenne, za wszystko inne zapłacisz na kredyt. No, znowu ten zabytkowy tramwaj, ale przy okazji kolejny urbex. No, fantastyczny hotel tu można zrobić. Czemu to jest takie zaniedbane? Z takim widokiem. Zobaczcie to, tam jest wejście na piętro, po takim moście, to jest jedyne wejście na piętro do tego budynku. No ale bajer.
Ja grałem w Tomb Raidera, to na pewno są kolce i to jest pułapka i to trzeba obejść dookoła. Ło, kurwa, a nie, dobra, to się wytnie. Ja tak patrzę sobie, okej, dobra, kolejna rudera, ruina, ale to jest tylko przybudówka dla służby. Tak sobie spojrzę dalej, tu jest wielka brama, tam z tyłu jest pałac. Zaraz tam dronem może polecę. Wielki park, ale ktoś miał posiadłość tu kiedyś. Dobra, tam pisze na bramie Villar of Allen. A później wygoogluję. Nie no, chata wygląda nawet na używaną. Szyby są. Nie wygląda na jakiś bardzo zły stan.